Na YouTube istnieje wiele kanałów o różnych tematykach. Gry, muzyka, sport to tylko niektóre z licznych propozycji, które możemy znaleźć na tym właśnie serwisie. Szczególnie ciekawe, jak się okazuje, mogą być filmy z podwodnych poszukiwań skarbów. Wiem, że może brzmi to jak historia rodem z filmu czy bajki, ale naprawdę ludzie potrafią znajdować bardzo ciekawe rzeczy, a wszystko dokumentują i wrzucają na swoje kanały. Ja jestem Fisiel, a dzisiaj pokażę Wam 5 niezwykłych rzeczy znalezionych przez YouTuberów. Zapraszam Was do oglądania. Numer 5. Adam Brown Adventures. Adam Brown Adventures to YouTuber, który na swoim kanale w głównej mierze wrzuca materiały związane z poszukiwaniem ciekawych rzeczy na dnach rzek, jezior czy innych zbiorników wodnych. W pewnym momencie jego kariery YouTubera Adam przeżywał swego rodzaju kryzys, gdyż nie znajdował nic ciekawego, a jego filmy straciły na popularności. Powrotny szum przyniósł mu jednak film, w którym to YouTuber ten na dnie strumienia znalazł broń. Mianowicie był to pistolet marki Keltec, który na dnie leżał już dłuższy czas, gdyż pokrywała go gruba warstwa rdzy. Możliwe jest, że broń ta została użyta w złych celach, po czym ktoś chciał się jej pozbyć wraz ze śladami DNA. Wrzucenie jej do strumienia ukrytego w lesie było według mnie jak najbardziej logicznym posunięciem. Numer 4. Mokpot. Kolejnym YouTuberem, który również natrafił na ciekawe znalezisko podczas nurkowania, jest Mokpot. Pewnego razu podczas poszukiwań natrafił on na spoczywającego na dnie drona. Znalezisko jest o tyle ciekawsze, że w dronie tym wciąż świeciła się dioda baterii, oznaczająca tyle, iż dron wciąż działał. Niestety jednak kamera była uszkodzona, a wraz z nią wszystkie nagrania. Jednak patrząc na całość ogólnie, było to bardzo ciekawe znalezisko, gdyż dron Phantom 3 jest naprawdę drogim sprzętem. Numer 3. Dalmit. Następny skarb jest zupełnie inny od pozostałych. I mam tu na myśli naprawdę coś całkowicie innego i w sumie niezbyt szczęśliwego. Właściciel kanału Dalmit pewnego razu przeczesywał dno jednej z rzek w stanie Georgia i natrafił na dość dziwne czarne pudełko. Początkowo nie miał pojęcia, co może znajdować się w środku, dopóki nie zauważył imienia i nazwiska na worku znajdującym się wewnątrz. Mężczyzna wziął to pudełko i zadzwonił po policję, która wkrótce doszła do tego, iż w pudełku znajdowały się prochy jakiejś osoby, które zostały wyrzucone z krematorium. Numer 2. Dalmit. Na miejscu drugim ponownie YouTuber o niku Dalmit. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż facet ten dużo nurkuje i często udaje mu się znaleźć ciekawe odkrycia. Zatem zestawienie go tylko raz w dzisiejszym filmie byłoby po prostu niewystarczające. Tym razem Dalmit szukał ciekawych znalezisk na bagnach. Po kilku godzinach nudnych odkryć jak haczyki z rybami w końcu udało mu się natrafić na coś ciekawego. Był to pistolet zagrzebany głęboko w piachu. Dalmit szybko skontaktował się z policją, a ta wszczęła śledztwo, z którego wynikło, iż broń ta została użyta podczas pewnej zbrodni, a następnie wrzucona do wody, aby zatrzeć ślady. Numer 1. Mr. Technical Difficult. Wszystkie przedmioty w tym zestawieniu są dość nietypowe, jednak w tym przypadku ciężko jest dojść, w jaki sposób to, co znalazł ten YouTuber, znalazło się w jeziorze. Duże białe pudełko unosiło się na powierzchni wody i od razu rzuciło się w oczy. Kilka osób przebywających w tym czasie nad jeziorem wyjęło pudełko na brzeg, sądząc, że albo jest puste, albo znajduje się w nim kokaina czy coś w tym rodzaju, gdyż wyglądało podejrzanie. Wszyscy byli dosłownie wystraszeni, kiedy po otwarciu pudełka wewnątrz leżała lalka i patrzyła się wprost na nich. Dzięki za obejrzenie, zachęcam Cię do zalajkowania tego filmu, jeśli Ci się spodobał, dzięki temu dotrze on do większej ilości osób i pomoże mi w rozwoju kanału. Jeśli chcesz więcej filmów tego typu i nie tylko, to strzel suba i bądź na bieżąco. Miłego dnia i cześć!